A ja witam wszystkich zaś na rajzie. Joję w lesie czarnoleskim, już po stronie Chybia. Niedziela 8 października 2017 roku. Dzień papieski. No, z kuli tej pogody, jaką mamy dzisiaj, tego pierścienia, nie pojechałem na Leskowiec do Andrychowa. O, widzicie, tam mamy taki gryfne. Poprzedni wejście, że trochę przerwał, bo tam były takie piękne daniele. Nie chciałem ich spłoszyć swoją godką, ale o czym ja to godą? Kurde, zapomniałem. Już wiem, o czym żech godą, o Leskowcu i o gruń Jana Pawła II, to się nazywa. My tam zawsze jeździli na Dzień Papieski, jak była gryfna pogoda. Dzisiaj takiej pogody nie ma. No i tak żech się zastanowił, bo my mieli jechać o 7 rano z CTC z Czechowic. No i żech się tak zastanowił, czy jechać, czy nie, bolało wtedy. I teraz jest godzina 14, drugo po południu. I tak rozleje, rozmileje i w końcu żech uznał, że ta rajza będzie dzisiaj. Bez względu na to, co się będzie działo, czy ujada 5 km, czy 50, czy 500. Znaczy się, no z tym 500 to żech trochę przesadził. Może kiedyś. Ale to raczej w takich dystansach, tripach to rajzy robi Gustaw, ten kolosz z Rybnika, który teraz mieszka już w Bielsku Białej, także mamy szansę się kajś trafić na jaki rajzie. No z nim to ja by raczej się nie równo. Przy okazji go pozdrawiam też, bo ja na takim kole jeżdżę, na górskim, a on na kolorce, także on tam potrafi zapieprzać po 80 pewnie na godzinę, a ja no tak kole 30 to ja bych po prostu spuchnął przy niemu. No i właśnie na ta rajza, na ten Leskowiec my jeździli. Dzisiaj pewnie tam raty z CTC Czechowice pojechały. Jo jednak zrezygnował, bo się piło. I także uznał, że ta rajza dzisiaj się musi odbyć, bo ta akcja Rower Pomaga. Tam jest 95 rowerów już zdobytych i więc trzeba dokręcić, żeby ta seta była w tym sezonie, żeby no szczelić ta seta, oczywiście w sensie rowerowym, żeby tak ta seta szczelić do tych bajtli z bajtelhausów, czyli z domów dziecka, dzieci, no żeby taka radość była i w ogóle tak fajnie jest, jak się jeździ dla kogoś, jak jest taka inicjatywa, że wszyscy rowerzyści z całej Polski w tym uczestniczą. Ja też od 2 roków jako Rower Rangers, no jako w tym stroju już trochę tak nie jeżdża, bo na razie warunki na to nie pozwalają, ale jak będzie zaś jako fajna trasa, jako fajna pogoda, to się chętnie w tym przejada. Mnie tam to wcale nie wadzi, ale fajnie się w tym jeździ. Także fajnie się tak kręci te kilometry do tych dziecek. JFS ROT, że mogę to robić i dziękuję całej fundacji Arka, że oni tych sponsorów pozyskali, Sfera, Bielmar, Sarnistok z Bielska Białej. Także no jest ta inicjatywa dobro i naprawdę fajnie się jeździ z taką inicjatywą, że mogę swoja pasja poświęcić naprawdę do kogoś, kto no ma trochę w życiu pod górka od samego początku, no bo dom dziecka, no to jest trochę taki smutne, a że można troszkę ten smutek im rozwiać, myślę, że te chmury też tak będzie można rozwiać, to wtedy jest fajnie.
Bejcie Rostomili już jest w strumieniu. Tutaj się akurat szpil zaczyna na stadionie. Muszę też powiedzieć, że dzisiaj szpil też gra polsko reprezentacja futbolu. We futbolu. A gra ze Czarną Górą. O mundial. Dzisiaj albo wygrają, albo zremisują i wlezą na mundial. Ja nie chcę, chłopy pograją, a ja jadę dalej. Słuchajcie, tak się dba o bezpieczeństwo. Ludzie łażą środkiem drogi. I to jeszcze z dzieckami. Słuchajcie, niedawno żeś widział film Kajdziołcha Kajdziołcha wlazła pod same auto, bo się gapiła we smartfona. Jak widać, słońce się przebiło przez chmury. Także nie ma źle.
Słuchajcie, roztomili jążje we Słuszcu. Słuszec, Kolunia, Podlesie. I tam widać gruba we Słuszcu. Kieruje zawrzyto już dzięki polityce rządu PiS, ale o polityce nie będziemy dyskutować. Słuchajcie, co Rzech spotkał? Jest trasa rowerowa wokół Słuszca, tak się nazywa, i jest brama na trasie. Na szczęście da się to otworzyć, a przy tej bramie jakiś słupek. I tutaj pisze FP. Ja tak myślę, że są to, że jest to granica posiadłości książąt pszczyńskich. Bo ten las właśnie należy do zamku, do lasów pszczyńskich, zamek Pszczyna. I słuchajcie. Aha, właśnie, tutaj jest właśnie Terawski Rzech Los. I tutaj pisze, że jest przejazd przez teren prywatny. Aha, widzicie, taki to jest. No to, no to jeszcze można jakoś ikej to honorować. Więc jo też zawrza ta brama i jada dalej. I no, no ja, teren prywatny. Kurde, zaczepiła się mi ta brama za koło. Ja, przełożymy. Nie ma jak postawić koła. I żeby to było udokumentowane, słuchajcie, pierścieną tu zawieram ta brama. Ja zawieramy. No jak to się zawiera? A widzicie, tak. Dobre, jest zawrzyte. Jest zawrzyte. Tam pojadę. Bez las. Widzicie, jest zawrzyta brama.
Przejście Rostomili jest za 15:06. Musiałem zastosować środki przymusu bezpośredniego, że tak powiem, bo sam fez leje. Tego, że dzisiaj nie przewidywał. Ta pogoda miała się poprawiać, a tymczasem się pogorszyła. No i co? No i pojadymy, no bo nie ma wyjścia, no. Choć ciulo, nie wiem co za debil tutaj trasy rowerowe poprowadził. Przepraszam za wyrażenie, ale inaczej tego określić nie można. Ja, jada dali. Dali fest leje. Ale tam już się jaśni. Słuchajcie, Rostomili, jest już 19:00, już jest w miejscowości Piasek. Skończyło padać, tam widać, że się nawet jaśni. No, dociulało mi dość fest. Słuchajcie, no ubrani, że to czerwone ubrą, nie Rangers, tylko no to nieprzemakalne. To już jest rynek we Pszczynie, no z kuli tego, że już jest zima, będę musiał jechać przez Goczałkowice Zdrój, przez uzdrowisko, bo przez zapora nie puszczą, je 7:30 na wieczór. Słuchajcie, Rostomili, jest już 20:21. Jak widać, telewizory idą, chociaż szpil już się powinien kończyć. Polsko grał ze Czarną Górą, nikt tego meczu nie oglądał. No i zresztą tak naprawdę nie ma czego. Było 2-2, jak jest, mogło być 3-2, ale pytanie do kogo? Jeżeli do Polaków, ok, jest mundial. Jeżeli jest 2-2, też jest mundial, ale koszyk gorszy na losowaniu. A jeżeli jest 3-2 dla Czarnogóry, albo i więcej nawet, no to nie ma mundialu. Może jakiś baraż, ale mundial się oddalał w tym momencie. Wręcz jest nieosiągalny. No wieża, że dzisiaj będzie 80 km co najmniej i zaś będą kilometry do akcji Rower Pomaga. I to jest dziś ode mnie najważniejsze, nawet że mnie tam ściulało fest tym deszczem między Suszcem a Kobiurym. Także nie ma źle. Jada już se pomału do chałupy. Nie śpi 8, jest 23 po 20, po 8 na wieczór.
Trzecia Rostomilia już jest w miejscowości Brunów. Tutaj właśnie autobus, kiedy jedzie w moja strona. Szóstka. Tu jest kościół w Brunowie. Słuchajcie, jest już prawie że 9 na wieczór. 85 km mum. Także no, jest fajnie w tych warunkach. Słuchajcie, to jest ulica Brunowsko, tam się już zmienią w ulicę Czyża. I ta droga ma być przebudowywana i ma być przy niej trasa rowerowa. I wiecie, co te paciuloki chcą zrobić, żeby ta trasa była z kostki? No to jest największy błąd, jaki kiedykolwiek można zrobić na trasach rowerowych. Norma to jest asfalt na trasach rowerowych, a nie jakieś bruki. No głupota. Albo shooter to jeszcze ok, ale bruk to jest głupota na trasie rowerowej. Słuchajcie, ja już by tak kończył. Pomału. 85 km jest, także nie ma źle, jest lepiej jak ostatnio. Co do szpilu, to powiem tak, no wygrano, no to jadą na mundial, no. No i w sumie tyle. Hmm. 87 km, 88. Znaczy.